Dzień dobry widzowie! Siema! Dzień dobry! Co tam, Julka? Bolą mnie plecy. Od dwustanga? Tak. Jest dobrze. I od latania. Jak boli, to znaczy, że działa. Że rośnie. I rośnie. Plecy mają mi rosnąć? No kurde. Będziesz miała skokrzone. Słuchajcie, jesteśmy dziś w Krakowie. Jest pewien fajny plan, który zaraz będziemy realizować. Jedziemy na Tauron Arenę w Krakowie, bo tam będą odbywać się pokazy, a dzisiaj są treningi. Ja niestety nie jeżdżę, jak wiecie, mam złamany palec, ale odbywa się Freestyle Heroes, tym razem w Krakowie. Będzie fajnie. Co? Nic. A widziałaś kiedyś crossami, jak latają na żywo? Widziałam. Gdzie? Widziałam. Jak robią fikołki, supermeny, wszystko? Widziałam. Gdzie? Nie mogę ci powiedzieć, ale widziałam. No to powiedz. Nie mogę! Czy jak jeżdżą po prostu po torze, to nuda. Też. A tak. To zobaczysz, co tu się będzie odwalać. To jest piękne. A wpadniesz pod któryś motor? Nie, ale ciebie popcham. Jesteśmy pod hotelem, bo dojechaliśmy właśnie do Krakowa. Nie chciałem wam nagrywać, zanudzać. Piękny masz dres. Podoba mi się on, bo jest niebieski. Dziękuję. I różowe włosy. W ogóle super dzisiaj wyglądasz. Wow. Jesteś tak super. Tak mi mów. Tak mi mów. Nie bądź jeszcze ten. Przyzwyczaję? Przyzwyczaj się, no. Za późno. No i będzie. Śpimy tutaj. Hotel Perła. Zapraszam. Nie no, nie ma nas już, jak to oglądacie. Ekspert. Perła Ekspert. Miodowa. Dobra, jedziemy. Szybkie jedzonko i zobaczycie, co się będzie dziś odwalać. Pewnie w tytule to już widzicie, ale... Te spodnie wyglądasz, jakbyś miał pampersa. Na co mnie opierdziela cały czas? Do mojego domu. G. Nie, to tylko garderoba. Tylko garderoba. Kocham to. Tym razem w Krakowie. Na Tauron Arenie. Ale sztosowo. To jest chyba większa niż tam, co by... Zobaczyliśmy. A i na tym kładzie ja bym się bał. To są cztery koła, nie? Co, Nikola? Oni są nienormalni. Czemu? Fajnie. A i pasuje do tego motywu Freestyle Heroes. Jo, co za łeb. Poczekaj jeszcze, bo to są treningi. Jutro się będzie działo dużo. Szkoda, że musimy uciekać, bo od razu wyjeżdżamy do Egiptu. Rozmawiałam i rozłączyłam się i się przestraszałam, jak zaczęłam coś zrobić. Ja się bałam, że ja spadnę. Ale tu jest tak dużo lotu. To jest chore. Ja za każdym razem, kiedy to widzę na żywo, to podziwiam, nie? I to mnie zawsze zaskakuje. Dobra, motory już polatały, teraz BMX-y, hulajnogi, rolki. Ta wieża co rok jakaś większa jest, albo mniejsza. Nie wiem już. To jest ogólnie taka dmuchana podupa? Taką twardą matą. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest twarda dosyć. Pierwsze rozgrzewkowe lotki. Tu gleby niektóre są przerażające trochę. Sam wiem, bo wtedy banią wywaliłem na dół. O, tam w rogu właśnie. Wspomnienia. Ja się zastanawiam, jak ci na rolkach tu zjeżdżają, przecież to jest tak mało stabilne, dwa kółka blisko siebie. I gościu chyba pierwszy raz tu lata, takie duże wybicie, ale grubo. Wiktoria. Tak, to była dziewczyna i ona robi podwójnego flipa w ogóle, nie wiem, podwójne salto do tyłu, jakby ktoś nie wiedział. Jak tam czyli? Ja się boję, patrząc na to, co tu się dzieje. Czemu? No bo ja się o nich martwię. Martwisz się? Martwię się, tak. O, jaki słodziak. Ale mi się tak ręka trzęsła, że ja storki nie mogłam nagrać. Naprawdę, jeszcze tam ziomek z rol na rolkach zjeżdża z tej rampy dużej. A pan, ona ma chillera. No bo po tych crossach już mnie nic nie zaskoczy. Krosy są porąbane, to... No ale tutaj? No to krosy, też. Okej, okay, no ale masz gdzieś tam to wybicie, no bo ta prędkość jest, tak? No tu też co prawda jest, no ale tu masz te rolki i masz te rowery. Jakie lubię, jak dziewczyny coś tu masz. Tu masz te rolki i te rowery. Mordo. Twister. No i
miałem tak dużo lotu, tyle czasu. Jak to wygląda? To są dopiero treningi, to jest pora. A ja się już cała trzęsę, ja się boję. Dobry. Czy dalej się stresujesz? Jestem VIP-em. VIP. Tak. Patrz, ty masz podkolor w ogóle. W ogóle fioletowy i różowy, co idzie? No powiedziałam ci, że jestem tutaj. Patrz, fiolet. Sponsorowana. Tak? A pasuje ci plakietka ładnie. Ostatnie takie treningi przed pokazami całymi. Kurde, szkoda, że nie jeżdżę. Mega bym chciał pojeździć, ale jak wiecie, no nie mogę. Wow. Ej, dobra, teraz zobaczcie to. Ile od wybicia tego jest do lądowania tam? Teraz jak, z bliska jak to ja widzisz. Przy tym stanę, a jak... No tak. Ale zobacz, gdzie to leci, nie? A ile oni mają lotu. To jest porąbane. Jurka. Raz, dwa, trzy, cztery. Chodźcie tędy. 16, a ja mam naprawdę krótkie nogi. Ale światła są rozstawione. No i wieczorem się będzie działo, a my prosto po pokazach ciśniemy na samolot, bo lecimy do Egiptu. Szybciej stałeś niż upadłeś. To był najszybszy recovery ever, stary. Nigdy tak nie zrobiłem. O, ale to było odbicie? Nie, no nic się nie stało, schodzę. Replay? Jeszcze raz, no. A lądowałeś to już na lądowaniu, czy nie? Nie, jeszcze nie, stary. Dobra. To jest double backflip 360. Ja chcę to zobaczyć. Co? To było 5 bar spinów. Ile? Analiza, 5 bar spinów, proszę pana. 5 bar spinów. 5 bar spinów w jednym skoku. Mogę slomo włączyć, bo to szybko się raz, dwa, trzy, ej, jak tam piąty to jak nalądowali? Tam były trzy. No ja wiem, trzy, tylko ci tam... Trzy były jak latek za mało włączyło. Klatkarz nie ogarnął, nie? No. Tu jest ten główny... palacz. Nie, wieży pilotowej, jak to się nazywa? Pilot wieży? Pilot wieży. Halo, baza? Halo. O, pamiętacie ten rowerek? Ty, jedziemy, tak? No. Zajebiście. Dzień temu tu Fame był. Tutaj większości nie było właśnie. Obstawiam, że to był nieużywany pokój. Pusty stał. Tego. Pusty stał. Tak. Jest złapałem, haha. Jest żyrafka. O, jest jeszcze raz. Za każdym razem ja podziwiam, jak to jest wielkie, nie? Dobra. Ja się stoję normalnie, nie? Nie kucam. To ma z 3,5 metra albo 4 metry, żeby was nie skłamać. Szkoda niestety, że palec mam rozwalony. To jest takie smutne. Patrzcie, jaka gulka. Tak bym chciał polatać, ale niestety nie ogarniemy tego. Nie da rady. Niestety tak to wyszło. Po treningach odbyło się pit party, w którym robiliśmy sobie z wami foty. No i oczywiście rozdawaliśmy autografy.
legal as the competition, but if you go against me, you the opposition, but if you want to look like you can close the distance, I'ma give it. Wiedziałem jak było, teraz tylko łączę fakty. Teraz tylko łączę fakty. Jedna, druga, trzecia, next. Jedna, druga, trzecia, ex. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Lubię ryzyko, więc to wszystko.